Polska Stacja Antarktyczna została założona w 1977 roku na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Shetlandów Południowych na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji. Inicjatorem powstania stacji był profesor Stanisław Rakusa-Suszczewski i od tego czasu, od 1977 roku, stacja działa nieprzerwanie. Wyspa Króla Jerzego, jak również Szetlandy Południowe, znajdują się blisko Ameryki Południowej. To jest też, warto zaznaczyć, zaledwie 62 stopień szerokości geograficznej południowej, więc tak naprawdę najcieplejsza część Antarktyki. I ze względu na bliskość Ameryki, łatwo dostępna czy statkiem, czy samolotem, łatwo dostępna logistycznie. I też z tego względu właśnie na wyspie Króla Jerzego swoje stacje ma też kilka innych państw. Zawsze trzymamy się tej zasady, że my jesteśmy tam gośćmi, więc też, żeby ta ingerencja człowieka w przyrodę była jak najmniejsza, więc żeby jak najmniej tym zwierzętom przeszkadzać, nie podchodzić do nich blisko. To jest inna kwestia, że one nie boją się człowieka i, no, i czasem jest tak, że już sam ten pingwin przyjdzie i po prostu stoi obok, co też jest rzeczą niesamowitą, bo tutaj no, to daje możliwość obserwacji ich tak naprawdę z bardzo bliska. Są prowadzone badania z bardzo wielu dziedzin, na przykład badania dotyczące bakterii, które żyją w Antarktyce, bakterii zimnolubnych, badania dotyczące muchów i porostów, badania glaciologiczne. W tej chwili prowadzone są badania dotyczące tego, jak gruba jest ta pokrywa lodowa, która pokrywa wyspę Króla Jerzego. Badania dotyczące diety, na przykład diety albo pingwinów, albo innych ptaków, które zamieszkują wyspę. Ja uczestniczyłam w trzech wyprawach antarktycznych, w tym dwóch całorocznych. Ostatnia wyprawa to była 44. Polska Wyprawa Antarktyczna, która trwała od grudnia 2019 roku do stycznia 2021 roku, czyli cały 2020 rok spędziliśmy w Antarktyce i w czasie tej wyprawy byłam kierownikiem wyprawy i sterownikiem łodzi motorowodnej. To jest intensywna praca, że nie można myśleć raczej na zasadzie, że właśnie lubię ciszę, spokój, przyrodę, to świetna praca dla mnie, bo jak najbardziej trzeba lubić przyrodę, ale trzeba być nastawionym też na intensywność pracy i właśnie to też się kojarzy, że praca w Antarktyce to praca na odludziu i z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony mieszkamy razem, pracujemy razem, więc często to też się wiąże jednak z takim przebywaniem cały czas między ludźmi. A z drugiej strony potem przychodzi ten okres zimowy, kiedy na stacji zostaje właśnie 80 osób. I wtedy ta umiejętność takiego odnalezienia się trochę bardziej w samotności też jest ważna. Także tak naprawdę każdy taki dzień na stacji jest trochę inny i też często to jest tak, że sobie coś zaplanujemy, ale w międzyczasie właśnie albo zmieni się pogoda, albo się coś się zepsuje na przykład i w danym momencie nie można wypłynąć, albo właśnie te ręce do pracy są nagle potrzebne gdzie indziej, więc każdy taki dzień jest dynamiczny. No, jesteśmy tak bez społeczeństwa, bez najbliższej rodziny przede wszystkim, ale za to człowiek może być tak blisko takiej pięknej przyrody. Naprawdę tak, no, na wyciągnięcie ręki i to jest coś takiego, co bardzo ładuje. Tak pozytywnie, no, ładuje, czy taki, no, taka najpiękniejsza część życia. Rok antarktyczny dzielimy w skrócie na zimę i lato i to ze względów takich przyrodniczych. W dużym, takim najprostszym schemacie antarktyczne lato zaczyna się mniej więcej w połowie listopada i trwa do początku marca, do połowy marca. I to jest czas, kiedy po pierwsze jest najdłuższy dzień, no jest wiadomo cieplej i w tym czasie w tamtym rejonie jest najwięcej zwierząt na wyspie. Średnia roczna temperatura na podstawie danych z polskiej stacji to jest minus 1,6 stopnia. I
najniższa zanotowana temperatura to jest chyba minus 30 kilka stopni. To było w latach 80. W ostatniej dekadzie najniższa zanotowana temperatura to jest około minus 23 stopnie, a najwyższa plus 16. Latem, czyli właśnie ten grudzień, styczeń, luty, to ta temperatura oscyluje tak koło zera. 0 plus 5, minus 5. Najbardziej takim dokuczliwym czynnikiem jest wiatr i czasem wystarczy to 0 i wiatr 10-20 metrów na sekundę i można bardzo szybko zmacnąć. Ten czas letni, też czas, kiedy jest przyroda jest aktywna, to jest czas, kiedy mamy najwięcej pracy związanej z obserwacjami przyrodniczymi i też czas, kiedy jest najwięcej naukowców i oni też przyjeżdżają wtedy po pierwsze właśnie z tego względu, że jest takie życie, które badają. No a poza tym też zimą po prostu nie ma możliwości logistycznych. Tak ten koniec marca, początek kwietnia to jest taki ostatni moment, kiedy można wyjechać z wyspy. Na wyspie gniazdują trzy gatunki pingwinów. Pingwiny białookie, pingwiny białobrewie i pingwiny maskowe. I one gniazdują, czyli, bo to jest też ciekawostka dla mnie, przy pierwszym pobycie się dowiedziałam, że pingwiny większość swojego życia spędzają w morzu. W ogóle większość zwierząt, które tam spotkamy, są zależne od zasobów jedzenia, które są w morzu. I oprócz pingwinów z innych ptaków to są rybitwy antarktyczne, oceaniki, petrelce olbrzymie i petrelce wielkie oraz wydrzyki antarktyczne. Jeśli chodzi o foki, to są tak, spotkamy tam słonie morskie, foki wedela, foki krabojady, lamparty morskie i uchatki antarktyczne, bo foki to jest jedna grupa, tak uchatki już należą do innej grupy zwierząt. No jak się spojrzy na zdjęcia, to od razu widać, że to jest inne zwierzę. Uchatka przede wszystkim jest, ją przed zimnem chroni futro i ona jest taka mniej gruba i zwinna, a wszystkie pozostałe foki przed zimnem chroni przede wszystkim gruba warstwa tłuszczu, więc są takie pękate. Do Zatoki Admiralicji wpływają też wieloryby. Przede wszystkim najczęściej spotykamy humbaki i wieloryby minki, ale zdarzają się też finwale i sporadycznie orki. Wieloryby to są po pierwsze inteligentne zwierzęta, po drugie też one bardzo długo żyją, więc to też jest coś niesamowitego spotkać kogoś, kto tak długo żyje na Ziemi i zna ten cały świat, którego my nie znamy, ten świat podwodny. Zawsze jak się zobaczy tego wieloryba, to człowiek tak marzy, żeby że super, super, ale tak żeby chociaż jeszcze raz więcej. I to jest trudne do opisania, to jest coś tak wspaniałego. Tym bardziej, że my po miarę prowadzimy też ten monitoring morski, czy dużo przemieszczamy się przy użyciu łodzi motorowodnych, więc zdarza się tego wieloryba zobaczyć tak naprawdę blisko kilka metrów i jest to po prostu coś niesamowitego. Jednym z plusów tam pracy na polskiej stacji jest właśnie to, że ona jest tak tuż nad brzegiem morza, więc ta możliwość mieszkania tuż nad morzem to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, ale właśnie tak ciężko powiedzieć o jednej rzeczy, bo i te lodowce i góry lodowe to też jest coś pięknego, bo czasem wpływają do Zatoki Admiralicji góry lodowe, które tak zwane góry stołowe, które to są fragmenty lodowca szelfowego. One mogą mieć nawet po kilkaset metrów. Te największe, które gdzieś tam po oceanie pływają kilkanaście kilometrów długości. I to też jest coś tak pięknego, że trudno to opisać. I właśnie jeszcze jak się pomyśli, że taka góra lodowa, ona tam od kilku lat sobie po tym oceanie, że przypłynęła z tak daleka, wpływa na chwilę do zatoki, możemy ją podziwiać, ona sobie płynie później gdzieś dalej, tak żyje swoim życiem, to też jest coś takiego super pięknego. Thank you.
momencie, kiedy wybudowano stację, to od budynku było kilkadziesiąt metrów do linii brzegowej, to w tej chwili to północne skrzydło głównego budynku mieszkalnego położone najbliżej brzegu. W momencie, kiedy jest przypływ, to ta skrajna ściana jest metr od wody. No i stwarza to w którymś momencie ryzyko. Pewnie za kilka lat zacznie ten budynek podmywać, no i po prostu niszczyć, więc już nie da rady tam mieszkać. I z tego względu właśnie podjęto decyzję o konieczności postawienia nowego budynku głównego stacji i przy okazji wykonaniu modernizacji pozostałej części infrastruktury. I ten nowy projekt zakłada, powiedzmy, taką optymalizację. Tak? Ten budynek główny będzie miał trzy skrzydła. Te pomieszczenia mieszkalne są na kondygnacji górnej, a na kondygnacji dolnej będzie się znajdowała kuchnia i mesa, czyli takie pomieszczenie, w którym się jada posiłki i pomieszczenie, taka przestrzeń wspólna. I z takiego punktu też bardzo ludzkiego, tak, no to są ważne, żeby te pomieszczenia mieszkalne były takie przyjazne, no bo jednak no, kiedy tam jesteśmy, to jest po prostu stacja jest naszym domem. I plany są takie, żeby w 2024 już oddać budynek do użytku. No i mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, aczkolwiek wiadomo, czynników jest dużo, dużo, które mogą na to wpłynąć. Henryk Actowski był polskim naukowcem, który wziął udział w belgijskiej wyprawie do Antarktyki i to była pierwsza naukowa wyprawa i pierwsza czysto naukowa wyprawa w tamte rejony, jest również pierwsza naukowa wyprawa, która spędziła zimę w Antarktyce pod koniec XIX wieku. I w tej wyprawie brało udział dwóch Polaków, Henryk Actowski i Antoni Dobrowolski, co jest bardzo znamienne dla polskiej nauki, że w takiej pionierskiej wyprawie brali udział Polacy. Statek nazywał się Belgika, więc mówi się później o wyprawie Belgika. Oprócz Actowskiego w tej wyprawie uczestniczył też Roald Amundsen, późniejszy zdobywca bieguna południowego i Fryderyk Cook, badacz Arktyki. I co też warto tak zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy wyprawy byli dość młodzi. Najstarszy właśnie Fryderyk Cook miał 32 lata, Actowski miał 26 w momencie rozpoczęcia wyprawy, a Jan de Żelach 28, także wyprawy w tamtych czasach to było ruszanie całkiem w nieznane. Plan był taki tej wyprawy, że cztery osoby miały zostać na jakiejś wyspie czy na półwyspie antarktycznym i spędzić zimę. I oni mieli być tam zostawieni i wrócić, ale właśnie tego planu nie udało się zrealizować, ponieważ wyprawa troszeczkę później niż planowali wyruszyła z Ameryki Południowej i została uwięziona w lodzie i zmuszona do przezimowania. I co było takim, można powiedzieć, szczęściem, nieszczęściu, bo z jednej strony nie było to w planach tak długi pobyt tej grupy, ale dzięki temu udało się zebrać bardzo wiele danych naukowych i przede wszystkim udowodnić, że roczny pobyt człowieka w tamtym rejonie jest możliwy. To było też tak, że statek był uwięziony w lodzie, ale ten lód dryfował, więc można było wykonywać pomiary batymetryczne nie w jednym miejscu nad dnem, tylko na pewnej przestrzeni. I też dzięki temu udało się dokonać pomiarów głębokości szelfu kontynentalnego. Prowadzili też Actowski i Dobrowolski obserwacje zjawisk astronomicznych, takich jak halo Słońca poboczne, słupy świetlne i między innymi jeden z takich łuków wokół Słońca nazwany został łukiem Actowskiego. W czasie I wojny światowej Actowski uczestniczył w przygotowaniu materiałów na konferencję pokojową i przygotował raport o Polsce. I też w czasie konferencji pokojowej w Paryżu przebywał tam jako doradca polskich władz. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Actowski wrócił do Polski i we Lwowie objął katedrę meteorologii i geofizyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza. To była taka katedra specjalnie utworzona dla niego,
Wadz też może powiedzieć, że wcześniej dostał propozycję, żeby zostać ministrem edukacji narodowej, ale on chciał pracować naukowo, nie chciał być politykiem. Oprócz tego Astowski był też znany ze swojej działalności patriotycznej na rzecz Polski, zarówno w czasie I i II wojny światowej. Po II wojnie światowej, kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, wspierał cały czas polskie uniwersytety, polskich naukowców. I Henryk Astowski w tamtym czasie pracował głównie w Instytucie Smithsonowskim i zajmował się m.in. badaniami dotyczącymi stałej słonecznej i jej wpływu na pogodę i na zmianę klimatu. Na cześć Henryka Astowskiego zostało nazwanych kilka miejsc geograficznych, m.in. Góra Astowskiego i Lodowiec Astowskiego na Spitsbergenie. Na Szetlandach Południowych na Wyspie Króla Jerzego znajduje się kopuła lodowa Astowskiego, Zatoka Astowskiego i Góry Astowskiego. I z tego względu właśnie te stacje, które mamy na Antarktydzie, nosi imię Henryka Astowskiego.